Witamy Państwa serdecznie w kolejnym panelu, którego tytuł brzmi w sposób następujący. Polska znów kluczowym graczem w Europie. Jaką strategię wybrać? I bardzo się cieszę, mam wielką przyjemność gościć wspaniałych panelistów. Po mojej lewej stronie pan dr Jacek Bartosiak, szef Strategy and Future. Po lewej stronie pan dr Jan Parys, były minister obrony narodowej, polityk, publicysta. I na łączeniu prosto z Kijowa mamy doktora Adama Eberharda, byłego dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, a obecnie wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Witamy serdecznie. Dzień dobry. No i właśnie, zaczniemy od tytułowego pytania, może skieruję go do Jacka Bartosiaka. Czy Polska znów może być kluczowym graczem w Europie? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo trudna rola. Jeszcze takie trudne pytanie. No i pytanie, czy kiedykolwiek byliśmy kluczowym graczem w Europie? Tak. To a propos pytania i słowa znów. Natomiast po to, żeby troszeczkę zrozumieć kontekst, postaram się zarysować moją odpowiedź w sposób następujący. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, czy będziemy kluczowym graczem w Europie, natomiast obecna sytuacja stwarza wielkie wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej, która musi być inna niż w ciągu ostatnich 30 lat, mniej na autopilocie, a bardziej musimy samodzielnie pomyśleć o tym, jak zabezpieczyć swoje otoczenie geopolityczne i jakie podejmować decyzje. I widać, że coś się zaczyna dziać w naszej kulturze strategicznej, w myśleniu, chociaż to jest jeszcze długa droga. I przed nami jest bardzo trudna decyzja, kim jesteśmy, tak, na przyszłość. Musimy sobie to określić. I to się wpisuje oczywiście też chyba w program państwa konferencji, bo musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie dokładnie i dopiero z tego będzie wynikała nasza projektowana rola przez rząd w Warszawie. Przy czym modelowo to się może wydarzyć, że nasza rola zostanie zwiększona, natomiast szczerze mówiąc, państwo polskie ma tak wiele wad, w szczególności jeżeli chodzi o system publiczny i egzekucję czy wykonanie, tak, które moim zdaniem nie nadąża za nowoczesnością, za wymogami nowoczesności, możemy o tym też szczerze porozmawiać, że bardzo będzie trudno wypełnić merytoryczną treścią i tysiącami ludzi ewentualną zmianę, która jest niezbędna do tego, żebyśmy zaczęli rzeczywiście odgrywać większą rolę. I tu niestety jestem pesymistą i klasa polityczna i cały system publiczny musiałby bardzo szybko się zmodernizować, żeby tę zwiększoną rolę Polski udźwignąć, którą historia nam daje, natomiast to się nie musi wydarzyć. Z wielu, wielu powodów, może o których powiem później, bo nie chciałbym za długo mówić w słowie otwierającym. Ale mamy chwilę czasu, to może pociągnijmy temat. Gdyby to od pana zależało, panie doktorze, to jakie, co pana zdaniem Polska, jaki powinien być ten plan strategiczny Polski, najważniejszy element? Uważam, że mamy absolutne złamanie ładu bezpieczeństwa, to jest truizm. Natomiast musimy sobie powiedzieć, z czego wynika złamanie ładu bezpieczeństwa. Otóż z nierównowagi. To znaczy mamy nierównowagę pomiędzy graczami o sprzecznych interesach w naszej części świata i państwo polskie musi zrozumieć, że samo musi zagrać tę grę o równowagę, dlatego że nikt nas nie zastąpi. A innymi słowy, odeszła już przeszłość era, że NATO zajmie się naszym bezpieczeństwem, dlatego że nie istnieje już ład bezpieczeństwa. Jeżeli NATO się nie dostosuje do nowej sytuacji chaosu na wschodzie, na przykład poprzez przyjęcie Ukrainy, co oczywiście może być trudne, lub poprzez dostosowanie swojej formuły funkcjonowania, że może i będzie dalej istniało, ale Amerykanie pozwolą na jakieś bilateralne ustalenia, które będą budowały koalicje balansujące, na przykład Rosję, to będziemy absolutnie w innym świecie. I stare mapy mentalne z lat ostatnich 30, a na pewno po przyjęciu do NATO, nie będą działać. Dlatego, że system bezpieczeństwa polega na tym, żeby zapobiegać wojnie. No system bezpieczeństwa nie zapobiegł wojnie największej od 1945 roku. Tak? Mało tego, nie znajdujemy metody na zakończenie tej wojny,
I obie strony nie są zainteresowane zakończeniem na jakichś nie wiadomo nawet ustalonych warunkach. To oznacza, że jesteśmy bardzo daleko od uzyskania równowagi, która jest warunkiem do stworzenia ładu, a po to, żeby on był, musi, prawda, zapobiegać wojnie. My musimy zastanowić się, jak stworzyć tą równowagę. I to oczywiście przejawia się w wielkiej modernizacji sił zbrojnych, ale być może trzeba będzie dyskutować o jakimś rozwiązaniu wspólnym z Ukrainą. Czy to sojuszu wojskowym, to oczywiście jest absolutnie ryzykowną sytuacją. Polacy nie są do tego przyzwyczajeni, bo myślą, że sojusz to jest tylko na plus. To znaczy my tylko jesteśmy biorcą bezpieczeństwa jak NATO, a Amerykanie się i tak tym zajmą, bo niestety jak małe dzieci się do tego przyzwyczailiśmy. Tymczasem jak pisał Hetman Tarnowski, sojusz to są ryzyka, że na przykład trzeba komuś gwarantować bezpieczeństwo. Amerykanie o tym wiedzą, bo to na ich barkach spoczywa NATO, a czy my o tym wiemy? Chyba nie. Uważaliśmy, że to jest po prostu tak na plus wszystko. I właśnie wchodzimy w takie czasy. Potrzebna jest na to, o tym debata. Bardzo się martwię, że nie zrozumiemy, że jest taki czas i popełnimy tam sam błąd, jak popełniła dawna Rzeczpospolita, gdy przedstawicielstwo kozaków przybyło na Sejm i poprosiło o większą autonomię. To w tamtym układzie, gdyby społeczno-geopolitycznym, chodziło o to, żeby dać im jakieś szanse funkcjonowania. W zamian za to balansowaliby Moskwę, to znaczy mielibyśmy siłę zbrojną do tego, żeby rozstrzygać na wschodzie na swoją myśl. I sytuacja jest wbrew pozorom bardzo podobna. I zapewniam pana, że też były argumenty, po co im dawać, nie, dlaczego, nie zasługują, aby się coś zasłabi jesteśmy pewnie teraz, żeby w ogóle Rzeczpospolita stała się trójczłonowa. Tak? Zawsze są argumenty przeciw. I teraz też są ogromne. Ja nie mówię, że trzeba na pewno rozwoju, ale trzeba otworzyć dyskusję i policzyć sobie plusy i minusy, dlatego że będzie ciężko stworzyć stabilną architekturę bezpieczeństwa, która została zakwestionowana przez Rosję, bez twardego udziału Polski i Ukrainy na innych zasadach. To jest moje zdanie, Marka Budzisza również na pewno mówił o tym dzisiaj. Tak uważamy w Strategy and Future i do tego trzeba byłoby nie tylko zreformować siły zbrojne, ale wysterować NATO i Amerykanów NATO, żeby w ramach NATO umożliwili też coś takiego, tak? Coś takiego, a to absolutnie jest inna sytuacja niż w ostatnich 20 latach. A do tego potrzeba niesamowitej, klasa polityczna musi mieć szersze horyzonty, państwo polskie musi wykonywać, reforma wojskowa musi być prawidłowo wykonana, wiele innych rzeczy musi się zgrać, musi mieć na to pieniądze, no bo to jest większa struktura, tak, niż to takie patataj, które robiliśmy przez ostatnie 20 lat. No dziękuję bardzo, rzeczywiście, no odrzut. Historycznie rozmawialiśmy dzisiaj i wczoraj o tym, to znaczy, że historycznie to odrzucanie tej propozycji kozackiej wywołało bunty Chmielnickiego. Chmielnicki dogadał się z Tatarami i to był początek końca Rzeczpospolitej. Mimo, że wtedy wydawało się, że jesteśmy w nieporównywalnie lepszej sytuacji. Rzeczywiście no, rozmawialiśmy dzisiaj na ten temat. Pytanie do pana doktora Jana Parysa, dokładnie takie samo. To znaczy, czy o tą koncepcję Polski, czy Polska znów może być... Może jeżeli nie umówimy się na słowo kluczowym, to podmiotowym graczem w Europie. Dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, jeżeli mamy odpowiedzieć na takie pytanie, to znaczy, że mamy rozmawiać o polityce zagranicznej Polski, naszego państwa. A na wstępie chciałbym przytoczyć Państwu pewną swoją rozmowę z ważnym liderem PiS-u, kiedy usiłowałem mu wytłumaczyć, że warto, żeby PiS zajął się bardziej, poświęcił więcej czasu na sprawy zagraniczne. I na to usłyszałem, ależ kwestiami zagranicznymi nie wygrywa się wyborów. I oczywiście to jest prawda. Kwestiami zagranicznymi się nie wygrywa wyborów, ale przez brak dobrej polityki zagranicznej albo przez złą politykę kraj może się znaleźć w bardzo trudnej sytuacji i wtedy wybory też się przegra. Otóż ta opowieść pokazuje, jak trudno jest walczyć o to, żeby zmienić, naprawić naszą politykę zagraniczną właśnie po to, żeby Polska była jakimś poważnym graczem. No, dzisiaj myślę, że trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że nie umiemy moim zdaniem wykorzystać dobrego czasu, jaki teraz nastał, bo to jest paradoks
Ukraina ma sukcesy militarne, ma klęskę humanitarną. Natomiast no są dwa warianty do rozważenia. Jeżeli Ukraina wygra i będzie pokój, lepszy czy gorszy, to proszę Państwa, my w tym momencie tracimy dotychczasową pozycję, bo nasza pozycja bardzo urosła od 24 lutego. I ta wylewarowana przez sytuację wojenną pozycja nagle się obniży. Przestaniemy być tak potrzebni i w Europie, i dla Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Ukraina by przegrała, no to będziemy mieli armię rosyjską na granicy z Podkarpaciem, no co oczywiście też jest bardzo niedobre. Ale co z tego wynika? Że trzeba umieć wykorzystać ten obecny dobry czas, kiedy nasza pozycja jest wylewarowana. Otóż przypomnijmy sobie, wiosną tego roku mieliśmy tutaj pielgrzymkę wszystkich najważniejszych polityków amerykańskich. Prezydent, wiceprezydent, sekretarz stanu, sekretarz obrony, szef CIA i tak dalej. Otóż zapytam się wprost, czy kiedy była ta pielgrzymka amerykańska do Polski wiosną tego roku, to myśmy coś uzyskali poza zdjęciami, poza uśmiechami? Bo o ile ja wiem, to nie. Mało tego, podczas szczytu NATO w czerwcu, chociaż był on parę miesięcy po tym, jak Rosja rozpoczęła wojnę w Europie, też nic nie uzyskaliśmy. Otóż ja teraz chciałem Państwu przypomnieć, że w roku 2016 nasza dyplomacja nie tylko odmroziła budowę tarczy antyrakietowej, ale uzyskała stacjonowanie ponad 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce. A chciałem przypomnieć, wszyscy o tym wiemy, że wtedy wojny nie było. Czyli że wtedy nasza dyplomacja miała sprawczość, a teraz, kiedy trwa wojna, tej sprawczości nie mamy. Otóż chcę powiedzieć, że moim zdaniem obecny szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych ma sytuację nieprawdopodobnie luksusową, jakiej nie miał nigdy żaden polski minister, ponieważ dysponuje trzema wielkimi atutami, jakich nigdy nie miał polski rząd. Bo w 2022 roku nasz kraj zgodził się na wielką amerykańską bazę pod Rzeszowem. Oprócz tego nasz kraj złożył wielkie zamówienia na grube miliardy dolarów na broń w USA. Oprócz tego złożyliśmy wielkie zamówienie na reaktory atomowe. Otóż powstaje pytanie, co dzięki tym decyzjom, które są korzystne dla Stanów Zjednoczonych, nie tylko dla nas, co się udało załatwić? Bo to są tak duże kontrakty, tak ważne decyzje, że one powinny się owocować również korzyściami politycznymi dla Polski. Otóż no, ja się obawiam, że czy wiem właściwie, że nic żeśmy nie uzyskali. I to jest dowód na to, że nie umiemy wykorzystywać swoich atutów, nawet wtedy, kiedy je mamy. I to jest właśnie moja odpowiedź na to pytanie, czy Polska może być graczem. No, trzeba chcieć, trzeba umieć, trzeba pracować. A ja może w dalszym ciągu bym powiedział o czterech warunkach, które są do spełnienia, żeby Polska mogła pełnić rolę ważnego gracza, ale to za chwilę. Dziękuję bardzo. Teraz zwracam się do Kijowa, pan doktor Adam Eberhardt. No, podobne pytanie. Pytanie o strategię dla Polski, żeby znów stać się ważnym, podmiotowym, jeżeli nie kluczowym graczem w tej części Europy. Panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle, za zaproszenie. No, bardzo się cieszę, że pan troszeczkę zmienił treść tego pytania, ponieważ wydaje mi się, że kwestia kluczowego gracza jest pojęciem, które może być jakoś tam jakby trudne do zdefiniowania. To znaczy kluczowość oznaczałoby, że mamy możliwość kluczowego, decydującego wpływu na rozwój wydarzeń. No to oczywiście wiadomo, że tak nie jest. W polityce zagranicznej są obszary, w których państwa mogą być rzeczywiście kluczowym graczem.
I tak jest na przykład w kwestiach polityki wobec Ukrainy po 24 lutego. I to wynika nie tylko z położenia geograficznego, ale przede wszystkim z woli politycznej, wspartej poparciem, wsparciem, akceptacją społeczną i działaniami podejmowanymi. Możemy być niekiedy kluczowym graczem w różnych kwestiach regionalnych, czy w przypadku doraźnej koniunktury polityki europejskiej. No ale oczywiście wiadomo, że jesteśmy piątym państwem Unii Europejskiej, że mamy produkt krajowy brutto sześciokrotnie niższy od niemieckiego, które prowadzą coraz bardziej politykę egoizmu narodowego, szczególnie jeżeli są w stanie działać sprawnie w ramach tandemu niemiecko-francuskiego. Teraz obserwujemy pewne napięcia niemiecko-francuskie. Mam wrażenie, że dość systemowe, niekoniunkturalne. To mogłaby być dla Polski szansa na wzmocnienie naszej roli w polityce europejskiej. No, sęk w tym, że niestety Francja abdykowała z polityki środkowoeuropejskiej w ostatnim 30-leciu. Nic nie wskazuje na to, aby to się zmieniło. Tak więc pierwsza moja odpowiedź to jest taka, że na pewno są obszary, w których dysponujemy potencjałem, gdzie przy woli politycznej i sprawnej polityce jesteśmy w stanie odgrywać kluczową rolę. Są takie obszary, w której kluczowej roli rzecz jasna odgrywać nie jesteśmy w stanie, ale sprytem, koalicjami, sojuszami jesteśmy w stanie lewarować naszą pozycję ponad realny potencjał. Kilka razy pojawiła się kwestia w tych wstępnych wystąpieniach panów na temat Ukrainy, kozaków. To prawda, no, to co dzisiaj obserwujemy, to jest po 370 latach odrzucenie ugody perejewsławskiej. To jest tak naprawdę zerwanie ostatnich elementów pępowiny łączącej Ukrainę z Rosją i to jest gigantyczna szansa dla Polski, szansa na budowę nowych relacji polsko-ukraińskich, które uważam, że one powinny być osadzone nie tylko i wyłącznie we wsparciu dzisiaj przy okazji konfliktu zbrojnego, bo się zgadzam z panem ministrem Parysem, że wojna się kończy i później nasze znaczenie, nasza rola może w sposób naturalny maleć. To, co powinniśmy robić, to powinniśmy budować pewne narzędzia, instrumentarium, które trwale powiąże Polskę z Ukrainą i wzmocni w rezultacie nasz wpływ na politykę europejską poprzez powiązania społeczne, poprzez wpływ na elity ukraińskie. My przez 30 lat nie mieliśmy partii propolskiej w Kijowie. Nie mieliśmy sił w Kijowie, które orientowały się na Warszawę. To mam wrażenie się zmienia i tutaj są pewne instrumenty działania, które oddziaływania na przykład na armię, na weteranów ukraińskich, którzy wcześniej czy później pewnie Ukrainą rządzić będą, no ponieważ Ukraina jest stawiana trochę na los takiego, nie wiem, czy Turcji Europy Wschodniej, czy Izraela Europy Wschodniej, a takiej republiki wojennej w najbliższych latach. Powinniśmy budować bazę instytucjonalną, troszkę na wzór właśnie traktatów elizejskich, które oczywiście nie unieważniły sporów i napięć wszelkich, które były w relacjach francusko-niemieckich, ale zbudowały fundament instytucjonalny współpracy i powinniśmy budować gospodarcze powiązania. Ja właśnie teraz jestem w Kijowie, bo instytucja, z którą jestem teraz związany, Warsaw Enterprise Institute, bardzo jest zaangażowany w kwestie odbudowy Ukrainy. Robimy jutro w centrum Kijowa, pomimo rosyjskich nalotów, które się co chwila mają miejsce, seminarium na temat konkretnych instrumentów finansowych związanych z odbudową Ukrainy. Realizuje to jest kolejne już seminarium, konferencja, która ma na celu łączenie polskiego i ukraińskiego biznesu, a zarazem budowanie pewnego instrumentarium, które pozwoli nam zaistnieć na Ukrainie po zakończeniu tej wojny. Trzeba koncentrować się na pracy organicznej, trzeba w większym stopniu niż przez 30 lat, uważam, budować gospodarczy fundament naszej,
obecności na wschodzie, w Europie Środkowej. Bardzo ważny jest region, który zdefiniowaliśmy politycznie jako region Trójmorza, prawda? Czyli Europy Środkowej, państw Unii Europejskiej, które powiązane są z Europą głównie na tej osi równoleżnikowej. Chodziłoby o to, aby dać również oś północ-południe, tworzyć infrastrukturę komunikacyjną, energetyczną, cyfrową, aby budować w Polsce pewien hub, jeżeli chodzi o korytarze tranzytowe, czy jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą. To są rzeczy, które zwiększają prawdopodobieństwo i zwiększają nadzieję, że w większej ilości tematów Polska będzie mogła być jednym z kluczowych graczy europejskich. Oczywiście nie we wszystkich i oczywiście wyzwań, szczególnie związanych z polityką europejską i rolą Polski w Europie na skutek tego, co się dzieje obecnie, jest niezwykle wiele. A to ja może jeszcze dopytam, bo to rzeczywiście jest taka kwestia, która ciągle się pojawia w polskiej debacie publicznej. Znaczy wiele osób jest zdania, że no my angażujemy się bardzo mocno, ponad swoje siły, w pomoc Ukrainie. Natomiast potem, jak przyjdzie co do czego, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy, to i tak oni wybiorą Niemców. Ja rozumiem, że pana czy państwa bogatsze, bo uznają, że tak będzie lepiej. Ja rozumiem, że czy pan uważa, będąc tam na miejscu, badając tę kwestię i wcześniej jako dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich i teraz ze względu na swoje doświadczenia, czy może być tak, że Polska może być tym wygranym tego pokoju, który jeżeli nastąpi... Ale oczywiście, że Niemcy będą dużo bardziej sprawni w wysyłaniu do Kijowa swoich firm budowlanych niż byli, czy są dzisiaj, jeżeli chodzi o wysyłanie dla Ukrainy broni, uzbrojenia, sprzętu wojskowego. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości i są ku temu też oczywiście bardzo poważne argumenty, no, których my nie mamy. Nasz kapitał, nasze firmy, one są jakby zbyt słabe, aby odgrały rolę samodzielną. My możemy być graczem istotnym, o ile będziemy umieli budować sieć powiązań również z partnerami zachodnimi, ze Stanami Zjednoczonymi, z Japonią, która bardzo się przygotowuje do odbudowy Ukrainy, ale również jeżeli uczynimy odbudowę Ukrainy, znaczy wymusimy, aby budowa Ukrainy gdyby się realizowała nie na zasadach top-down, tylko bottom-up. To znaczy, aby to nie było tak, że przyjeżdżają wyłącznie zachodnie firmy, które odbudowują, wystawiają fakturę i znikają. Odbudowa Ukrainy, ona musi dotyczyć również odbudowy ukraińskiego biznesu i silniejszej gospodarki, czyli tak naprawdę w większym stopniu ona powinna angażować również słabe, bardzo słabe, pozbawione kapitału firmy ukraińskie, które powinny być wspierane funduszem odbudowy. I tutaj uważam, jest pewien potencjał dla Polski. To znaczy poprzez kapitał społeczny, poprzez powiązania również nie tylko na tym najwyższym szczeblu politycznym, ale również na szczeblach samorządowych, poprzez kontakty B2B polskiego i ukraińskiego biznesu. My zrobiliśmy miesiąc temu wielką konferencję w Warszawie, na którą zgłosiło 7300 osób, w tym prawie 400 przedsiębiorców ukraińskich. Jeżeli będziemy budowali tego typu sieć powiązań, jeżeli się dobrze przygotujemy, jeżeli chodzi o różne bazy odbudowy, jeżeli będziemy wiedzieli, czego, co trzeba odbudować i gdzie można najlepiej zarobić, to oczywiście kluczowi my nigdy nie będziemy w dziele odbudowy Ukrainy, ale możemy być istotnym graczem, który zarabia więcej, niż by nasz potencjał gospodarczy by to wskazywał. Dziękuję bardzo i wrócę teraz do pana doktora Jacka Bartosiaka, bo kultura strategiczna, że co musi się stać, żeby Polska wygrała ten pokój również dla siebie? Pan doktor mówił o tym, że zmiana kultury strategicznej, polska klasa polityczna, jakieś tam światełka są, ale dalej jest dużo problemów. Plus składniki takie jak budowa silnej armii, to w części się pan doktor mówił, że dzieje. No pytanie, co jeszcze? Co w ramach tej polskiej strategii, co jeszcze do tego powinniśmy dodać, aby Polska była tutaj zwycięska? Dobrze byłoby zacząć od tego, na co zwrócił uwagę pan minister, że gdyby klasa polityczna zdała sobie sprawę, że jednak to nie wybory są najważniejsze, i to mówię specjalnie, dlatego że jak koniunktura międzynarodowa się zmieni, to cała klasa polska polityczna zostanie zmieciona z powierzchni ziemi, tak? I poprzez na przykład to, że będzie hiperinflacja, tak?
wyniku wojny albo rozszerzenia się wojny i pewnie się wszystko zmieni, tak? Na krajowym rynku. I dobrze, jakbyśmy rzeczywiście wyszli poza ten paradygmat. To jest bardzo trudne, bo to wynika też z tego, jak w tej chwili demokracje zachodnie funkcjonują. Twitter, prawda, reakcja na coś, brak długoterminowego myślenia i to dotyczy nie tylko Polski oczywiście. No ale w szczególności Polski, bo polska klasa polityczna działała na autopilocie, no nie musiała się zajmować sprawami bezpieczeństwa sama. NATO zajmowało się bezpieczeństwem, Unia Europejska makroekonomią i gra gitara, tak. Trzeba było tylko dbać o wybory kolejne, właśnie na tym to polega. A teraz właśnie trzeba coś więcej. Trzeba kształtować otoczenie geopolityczne własnego państwa aktywnie. Na przykład właśnie otwierając ścieżki biznesowe na Ukrainie i dbając o to, żeby na przykład rząd ukraiński ze względu na wydatną pomoc państwa polskiego, bez którego nie, Ukraina nie trwałaby w wojnie, żebyśmy mieli preferencyjne warunki gospodarcze względem Niemców. I nie ma, i wreszcie czas, żeby to jasno powiedzieć. Nie musimy się przejmować Unią Europejską, tylko jasno to trzeba powiedzieć. I wydaje mi się, że na Ukrainie zostanie to zrozumiane. Również uważam, że należy otworzyć zupełnie nowy rozdział relacji z Amerykanami. Dlatego, że Amerykanie rzeczywiście po taniości wszystko dostają w Polsce cały czas. I oczywiście przykład rakiet jest bardzo dobry, tego incydentu z rakietą, rakietami. Odsuwam na bok, co się tam wydarzyło, tak? Najważniejsze jest to, jaka była narracja i kto ją ustalał. Otóż ustalili to Amerykanie, bo chcieli kontrolować eskalację. I cały problem polega na tym, że powinniśmy wykorzystać ten moment do wymuszenia na Amerykanach większych gwarancji bezpieczeństwa. Nie jestem pewien, czy rząd polski wykorzystał tę walutę do tego, żeby gwałtownie zwiększyć zaangażowanie amerykańskie, bo to Amerykanie byli testowani jako gwarant systemu i oni dbali, żeby była spójność odpowiedzi natowskiej albo brak tej odpowiedzi. W związku z tym to oni mieli skórę w grze i państwo polskie, w związku z tym, że to polscy obywatele zginęli, powinno wyznaczyć cenę za to, że my nie eskalujemy, tak? Oczywiście nie otwarcie, żeby Rosjanie nie uzyskali swojego efektu, ale Amerykanie muszą płacić za takie rzeczy. Podam przykład, jak było w czasie I wojny irackiej, jak Saddam Hussein ostrzeliwał Izrael. To coś, co Izraelczycy dostali od Amerykanów, żeby nie było odpowiedzi, żeby nie podejmowali żadnych działań na własną rękę, nawet ukrytych. Otrzymali bardzo dużo, żeby Amerykanie kontrolowali przebieg całej operacji wobec Saddama Husseina. Amerykanie są przyzwyczajeni do płacenia kosztów za to, tylko my nie wymagamy, tak? Po prostu, no to tak działa. A zwiększyłoby to bezpieczeństwo państwa polskiego. Absolutnie zwiększyłoby, bo coś się. I to jest taki przykład, na czym polega realna kultura strategiczna, rozumienie, że my mamy swój interes. I oczywiście sprawa została załatwiona dobrze, moim zdaniem, tak? Wyciszona, zdeeskalowana. Natomiast kulisowo powinniśmy absolutnie Amerykanom otworzyć nowy rozdział rozmów na ten temat. Jestem pewien, że nic nie zostało zrobione. Jestem przekonany. Tak. I to jest właśnie brak dojrzałej kultury strategicznej. No, proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby Izraelowi to się wydarzyło. I Izrael miałby zdolności do odpowiedzi, na pewno plan odpowiedzi i Amerykanie musieliby zapłacić dużą cenę, żeby kontrolować eskalację. I to jest właśnie, to wyznacza tą różnicę. I naprawdę nie zasłaniajmy się, że to jest Sojusz Północnoatlantycki. Jeżeli Amerykanie zobaczą, że my w to umiemy, że my to potrafimy, przyjmujemy nowoczesne koncepcje operacyjne, mamy prawdziwą strategię wojskową, a nie tylko system zakupów, to zaczniemy w ogóle grać w innej lidze. Oni też zaczną zupełnie inaczej do nas podchodzić. I dlaczego akurat o tym mówię? I to w kontekście, o czym mówił pan dyrektor, pan doktor Eberhard, w kontekście Niemców. Rzeczywiście zaczyna się w Stanach Zjednoczonych debata, że może ten czas na pokój, na rozejm. Rosjanie już są właściwie trochę pobici, wystarczająco. No a jednocześnie mamy Chiny, no i Chiny to rywalizacja głównie ekonomiczna. No potrzebujemy Niemców po naszej stronie, musimy Niemcom coś zaproponować. Oby się nie skończyło tak, że Niemcy będą odbudowywali zarówno Rosję, jak i Ukrainę. Okay? Bo uważam, że w tej chwili to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Między innymi dlatego, że Polacy, polska klasa polityczna nie potrafiła się Amerykanom zaprezentować jako samozadaniująca, która rozumie, na czym polega nowoczesna sprawa bezpieczeństwa, nowoczesne wojsko, nowoczesna strategia wojskowa. I Amerykanie nie dają nam, nawet jakby chcieli, bo mówię, model geopolityczny akurat wpycha nas
w rolę większą niż jesteśmy w stanie sami przejąć. No, Amerykanie też jakby zobaczyli po naszej stronie profesjonalne przygotowanie, profesjonalne państwo, profesjonalną biurokrację wojskową, profesjonalne wojsko, profesjonalne koncepcje, profesjonalne reformy wojskowe, nie polegające tylko na zakupach sprzętu, o czym mówił pan minister, tylko na planie, do jakiej wojny i tak dalej. I że jeszcze potrafimy rozmawiać z Ukraińcami o jakimś sojuszu, Amerykanie musieliby dużo więcej się postarać na nas. Tak? I na tym polega rozumienie własnej kultury strategicznej, która nie jest tylko imitacją czegoś, bo NATO za nas załatwia. Widać zresztą, że NATO nic nie załatwia na Ukrainie, tylko Amerykanie, bez Amerykanów i Brytyjczyków nic by nie było. I mam nadzieję, że to jest właśnie też jakaś nauka dla naszej kultury strategicznej, jak to wygląda. Przykładów jest oczywiście bardzo dużo, ale może skoncentrowałbym się na tym. W kontekście ekonomicznym przykładowo. Rząd polski, tak jak inne rządy, jeżdżą, negocjują nawet zapisy prawne ustaw w innych państwach, dbając o to, żeby kapitał polski, polskie przedsiębiorstwa, inwestycje były raz chronione, a dwa nawet preferowane. To nie jest nic zdrożnego. W ogóle w tej chwili rozpoczyna się deglobalizacja, pojawiła się ostra rywalizacja również między Stanami Zjednoczonymi a Europą na temat konkurencyjności własnych przemysłów i stawianie tak sprawy nie jest niczym zdrożnym. Zresztą Niemcy są pierwsi, którzy łamią swobodę przepływów, dlatego że subwencjonować będą swój przemysł, tak? Kosztem innych. W związku z tym zapomnijmy, nie powtarzajmy tych haseł, które już w tej epoce nie działają. Dziękuję bardzo. Do pana ministra pytanie, może z taką jeszcze jedną piłeczką, no bo z kolei ja słyszę na korytarzach, że tak od Amerykanów to za dużo nie żądać, no bo jeszcze to nas zostawią i wtedy my będziemy mieć problem. No, jak to pan minister widzi? Myślę, że dobra polityka zagraniczna zaczyna się od diagnozy. I oczywiście nie wystarczy powiedzieć, że Ameryka to jest główny nasz sojusznik militarny, a Europa to jest nasze naturalne środowisko gospodarcze. A w tej Europie, no niestety, czy to się komuś podoba, czy nie, głównym naszym partnerem są Niemcy, zarówno politycznym, jak i gospodarczym. Otóż moim zdaniem trzeba sobie zdać sprawę przede wszystkim, że polityka wobec nas, obojętnie czy patrzymy na Rosję, czy na Niemcy, czy na Francję, nie wynika z tego, jakie są stosunki bilateralne. To w ogóle nie o to chodzi. No na przykład polityka Niemiec wobec Polski jest funkcją relacji, jakie Niemcy budują z Rosją i Stanami Zjednoczonymi. I trzeba dostrzegać, że stosunki nasze z różnymi krajami są wynikiem skomplikowanej gry, jaką te państwa prowadzą w Europie i że te państwa odmiennie widzą naszą rolę w Europie. My nie poprawimy naszych bilateralnych stosunków z Niemcami, jeżeli wcześniej, podkreślam wcześniej, nie uzgodnimy poglądów na rolę Polski i Niemiec w Europie. Dzisiaj, jak wiadomo, te stosunki z Niemcami są praktycznie wyzerowane, a można by powiedzieć, że nawet są ujemne, ponieważ tak naprawdę mamy do czynienia od paru lat z wojną polityczną, prawną, finansową Niemiec wobec naszego kraju. Ale to wszystko wynika stąd, że Niemcy inaczej widzą naszą rolę w Europie, a my swoją widzimy inaczej. Niemcy chcą być hegemonem, a my chcemy zachować suwerenność. Otóż podstawowa rzecz to zdać sobie sprawę, że w przypadku naszego państwa, które leży tu, gdzie leży i ma taki potencjał, jaki ma, dyplomacja nie jest zbiorem relacji bilateralnych, że trzeba na to patrzeć szerzej. Ja powiem otwarcie, dyplomaci zachodni, na przykład niemieccy, otwarcie do tego kiwają głową. Tak, no właśnie tak jest.
My z wami nie możemy się porozumieć w żadnej sprawie szczegółowej, bo się różnimy w sprawach tych fundamentalnych, jak ma wyglądać Europa. I jak przyjeżdżają nasi politycy i tam wykrzykują, że ja chcę to, ja chcę tamto, to w ogóle do nich nie trafia. Teraz oczywiście prowadząc politykę zagraniczną zderzamy się często z interesami państw silniejszych. I teraz jak temu sprostać? No po pierwsze trzeba mieć silną gospodarkę, bo wtedy kraj jest zdolny do pewnej asertywności. My nie możemy nikomu nic narzucić, ale wtedy jesteśmy w stanie być asertywni, czyli odmówić podporządkowania się. No ale to trochę za mało. Jeżeli chcemy się przeciwstawić tym imperialnym działaniom polityków z Berlina, to musimy szukać sojuszników. A to znaczy, że trzeba bardzo nad tym pracować. Gdyby państwo przeanalizowali aktywność niemieckich polityków w roku bieżącym w Stanach Zjednoczonych, no to jest fantastyczne. Tam bez przerwy ktoś jeździł, molestował, naciskał, prosił, obiecywał, kłamał. I często Amerykanie w to wierzyli. A proszę zobaczyć, ile razy nasze delegacje były w Stanach Zjednoczonych. No bardzo rzadko, tak? Zupełnie brak tej aktywności. I teraz oczywiście trzeba też pamiętać, że żeby te stosunki z Ameryką były silne, to one nie mogą być jednowymiarowe, nie mogą się ograniczać wyłącznie do spraw militarnych. One muszą być wspierane właśnie przez zamówienia gospodarcze, właśnie przez kooperację gospodarczą, przez handel i tak dalej. No i jeszcze jedno, mianowicie w politykę zagraniczną trzeba inwestować. I tu nie idzie o to tylko, żeby doinwestować budżet MSZ-u. Nie. Tu idzie o to, że nie ma wpływów politycznych na świecie bez inwestycji zagranicznych w świecie. Oczywiście my jesteśmy za małym krajem, żeby inwestować wszędzie i obiecywanie, że my będziemy inwestować i w Chinach, i w Afryce, i w Ameryce Południowej, no to jest pustosłowie, tego się nie da zrobić. No nie mamy takiego potencjału gospodarczego. Natomiast ja się zgadzam, że Trójmorze jest bardzo ważne. Ale co to znaczy? No to znaczy, że w Trójmorzu powinny być w każdym kraju Trójmorza silne nasze inwestycje. Że każdy polski inwestor, który jest obojętnie na Litwie, na Łotwie, w Chorwacji, na Węgrzech, w Rumunii, powinien otrzymywać bardzo silne wsparcie państwa polskiego, tak? Polskich banków. Otóż tego nie ma. Bo oczywiście to dobrze, że w ramach Trójmorza zbudujemy jakieś linie energetyczne, jakieś rurociągi. To, no, dobrze, tak. Ale proszę się zapytać, ile razy minister spraw zagranicznych, ile razy minister finansów, ile razy minister gospodarki i rozwoju spotkał się z polskimi inwestorami, którzy już są zaangażowani za granicą. Otóż ja państwu powiem, ani razu przez 7 lat. Bo ich to nic nie obchodzi, bo oni w ogóle tego nie rozumieją. Nie rozumieją, a są od lat wielu ustalone sposoby wspierania zagranicznych inwestycji. Tak? Nie może być tak, że z niektórych krajów Trójmorza nasi inwestorzy są wypierani, tak? I nie spotykają się z żadnym wsparciem polskiej dyplomacji czy polskich banków. Więc tu jest naprawdę dużo do zrobienia i ja się zgadzam, Polska potrzebuje Trójmorza, Trójmorze potrzebuje Polski, ale potrzebuje Polski silnej, aktywnej, a nie tylko takiej, która się uśmiecha i podpisuje oświadczenia w imieniu premierów, bo ten sposób się polityki i pozycji Polski w Europie i pozycji gracza nie stworzy. To zanim do pana doktora, jeszcze ad vocem chciał pan doktor Jacek Bartosiak. Tak, dziękuję bardzo, bo to jest bardzo ważny wątek, który poruszył pan minister i ja chciałem też na to zwrócić uwagę a propos kultury strategicznej. I to może zabrzmi szokująco albo rewolucyjnie dla niektórych. Otóż
Na przykład pomiędzy Niemcami a Polską istnieje fundamentalna różnica w kulturze polityczno-strategicznej. Otóż państwo niemieckie to są łańcuchy dostaw przemysłu niemieckiego, które klasa polityczna obsługuje, zapewniając równowagę między kapitałem, pracą i systemem politycznym. I to bardzo dobrze, to jest zdrowe dla Niemiec. W związku z tym jest marża, robotnik niemiecki zadowolony, a Bayern Monachium dobrze gra w piłkę. Nad tym to polega. Tak? U nas nie mamy już w tej chwili prawie żadnego własnego przemysłu, nie mamy prawie własnego dużego kapitału. W związku z tym klasa polityczna jest w próżni zawieszona w grze symbolicznej, nie w realu. Tak? W związku z tym, jeżeli my na przykład przygotowujemy się w tej chwili nadchodzące starcie o władzę z Niemcami, które chcą skonsolidować swoją władzę w Unii, to musimy wiedzieć, że nasi politycy grają w ping-ponga, a tamci w tenisa. I absolutnie nie ma porozumienia, bo Niemcy nie uważają, że my na tej wojnie coś wygraliśmy. Jesteśmy wylewarowani, bo oni absolutnie nie uznają tego za żadne wylewarowanie. Prawdziwe wylewarowanie to jest, gdzie są przepływy, jaki jest łańcuch dostaw, gdzie są pieniądze i kto decyduje o tym, gdzie przepływają. Tak? A nie jakieś nie wiadomo co, jakieś teatrum. Ja sam bym chciał, żeby to była waluta, ale nie jest. Ta waluta istnieje tylko dlatego, że Amerykanie powiedzą, no tak, jesionka jest ważna. Tak? I dopóki nie zbudujemy tego prawdziwej gospodarki, gdzie klasa polityczna będzie dbała o to, żeby były nasze cykle technologiczne, nasze własne marżowości i zamiast rozumieć, że ma rolę służebną wobec polskiego biznesu, a nie odwrotnie, nic z tego nie będzie. Będziemy sobie się spotykali i rozmawiali. Jest to absolutna zmiana kulturowa. Klasa polityczna nie ma prawa się wstydzić polskiego biznesu, ma obowiązek obsługiwać jego interesy, bo temu ma służyć. A u nas jest absolutnie odwrotnie. Prawda, kultura szlachecka w XXI wieku, my jesteśmy ponad to, a też żyjemy z redystrybucji pieniądza publicznego, to zapominamy o tym. Tak? Jesteśmy demiurgami. Zamiast pełnić rolę służebną, mówię o klasie politycznej czy systemie publicznym. I później są, sam widziałem wielokrotnie delegacje rządowe, gdzie wstyd pokazać się z przedsiębiorcą. No przecież to jest żenujące w ogóle. Po prostu no w Niemczech jest zupełnie odwrotnie. No i potem się dziwimy, że jak przychodzi co do czego, to nie my będziemy odbudowywali Ukrainę, bo kto ma to robić? Jakie są związki pomiędzy systemem politycznym i biznesem? Jakie jest zaufanie? Polski biznes omija jak najszerzej ambasady RP za granicą najczęściej, bo tylko to są problemy dla niego. I trzeba sobie jasno to powiedzieć, że jeżeli chcemy mieć innowacje, chcemy wyjść z pułapki średniego dochodu, pułapki rozwoju zależnego, zbudować coś z Ukrainą, mieliśmy innowacje, to poza słowami i tymi deklaracjami Trójmorza, klasa polityczna musi absolutnie zmienić swoje nawyki funkcjonowania. Tak? To chciałem dodać. Przepraszam, że zająłem panu doktorowi zwłaszcza kolejny. I teraz do pana doktora wiele słów goryczy, które pewnie można byłoby streścić takim sformułowaniem, że Polska ma ogromne w tej chwili momentum możliwości, które nie jest wykorzystywane, które nie jest wykorzystane, które jest wręcz przegapiane. Czy pan doktor się z tym zgadza? Znaczy ja się jakby rzadko kiedy zgadzam z takimi opiniami nadmiernie kategorycznymi, jednoznacznymi. Znaczy mam wrażenie, że oczywiście tych mankamentów jest niezwykle wiele. Jednak jeżeli spojrzymy choćby na ekspansję kapitałową Polski w poprzednich 30 latach w regionie Europy Środkowej, no to były również takie świadczące o naszych czyli dalekowzroczności, inwestycje czy działania, choćby nasza obecność w sektorze energetycznym, rafineryjnym w Czechach, na Litwie, nasza obecność w sektorze bankowym, na Ukrainie na przykład. To nie jest tak, że państwo polskie w ogóle nie realizowało żadnej polityki. Może mój przykład, który zaraz państwu podam, on jest trochę niecharakterystyczne, dlatego, bo mówimy jednak o bardzo małym kraju, stosunkowo łatwym do działania. Ja mam zaszczyt od półtora roku wspierać pana premiera, jeżeli chodzi o koordynację działań pomocowych i zaangażowania polskiego w Mołdawii.
I no, mam wrażenie, że kilka rzeczy się udało. To nie moja zasługa, to jest zasługa zaangażowania dużej części urzędników, bardzo wielu urzędników z wielu resortów, którzy realizowali te projekty, projekty dotyczące choćby wsparcia Mołdawii w kwestiach energetycznych, wsparcia budżetowego dla Mołdawii. Przez ostatnie półtora roku trzykrotnie zwiększyliśmy pomoc rozwojową. Proszę pamiętać, że pomoc rozwojowa to tak naprawdę ubrana w piękne szaty instrument polityczny, to jest instrument budowania swojej pozycji. Mamy polskich doradców w Mołdawii, teraz są prowadzone różne rozmowy na temat naszej ekspansji kapitałowej, wypracowaliśmy mechanizm kredytu wiązanego, gdzie Mołdawianie gdzie polskie firmy będą wchodziły do Mołdawii po to, aby tam uzyskać silną pozycję, używając instrument finansowy, który mamy. Tak, polityka zagraniczna, aktywna polityka zagraniczna kosztuje, trzeba, aby wyjąć, trzeba na początku włożyć. Jeżeli się w przypadku małej Mołdawii jest to dużo, dużo łatwiejsze, w przypadku takich państw jak Ukraina oczywiście jest to trudniejsze, tym bardziej, że przez 30 lat były również czynniki obiektywne. Znaczy, Ukraina była państwem głęboko skorumpowanym, zoligarchizowanym, gdzie każda decyzja o inwestycji kapitałowej była inwestycją bardzo wysokiego ryzyka. I zarówno PKO BP, jak i PZU też sporo straciły, na przykład na terenach, które, jeżeli chodzi o swoje inwestycje, na terenach, które zostały zajęte i trwale są okupowane przez Federację Rosyjską. Oczywiście ja dlatego się głównie skoncentrowałem na tej poprzedniej swojej wypowiedzi na instrumentach infrastrukturalnych, o budowie narzędzi infrastrukturalnych, bo to jeżeli jak są drogi, jak są powiązania komunikacyjne północ-południe, to łatwiej wówczas polskiemu przedsiębiorcy podjąć decyzję o zaangażowaniu. Gdybyśmy na granicy z Ukrainą byli w stanie przez ostatnich 30 lat wybudować lepszą infrastrukturę energetyczną, drogową, przejść granicznych, to i Ukraina dzisiaj byłaby silniejsza w przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji, a i Polska więcej by zarabiała choćby na eksporcie ukraińskiego zboża. I to znowu proszę pamiętać, to niekoniecznie jest zaniedbanie polskich władz tych czy innych. Był instrument, który miał budować bardziej przyjazną granicę polsko-ukraińską. W Polsce straciła się 100 milionów euro kredytu wiązanego. Ukraina nie była zainteresowana wykorzystaniem tego kredytu, no ponieważ nie daliśmy możliwości zarobienia komuś na tego typu instrumencie. To jak gdyby, dlatego jak gdyby generalnie zgadzając się z krytycznym oglądem sprawy przez moich dwóch przedmówców, to czy bym chciał zwrócić uwagę na jakby troszkę zniuansować ten obraz. Mam wrażenie, że polska administracja państwowa, urzędnicy w różnych resortach są pewnie nie zawsze i nie wszędzie, ale zaangażowani i to nie jest tak, że polskie placówki czy na wschodzie, czy w Europie Środkowej są zupełnie nieżyczliwe, nieotwarte wobec przedsiębiorców i kapitału. Ale oczywiście to przedsiębiorcy sami muszą wejść, wykorzystując instrumenty pomocowe. Jeszcze, jeżeli można, króciutko o jednej rzeczy. Oczywiście, że ta wojna przebuduje architekturę europejską. To będzie dla Polski olbrzymi koszt, ponieważ stajemy się państwem no, granicznym, państwem frontowym właściwie. Trzeba byłoby powiedzieć. Rosja ma wielkie instrumenty demolowania nie tylko ładu międzynarodowego w naszej części Europy, ale demolowania państwa. Ja akurat jestem teraz w kioskim hotelu, który ma generator prądu, ale większość miasta jest ciemna. Tam tutaj po 8 godzin dziennie nie ma prądu w ostatnich dniach. Więc konsekwencje tej wojny w postaci na przykład migracji mogą być jeszcze kolosalne i nie do końca pewnie przez nas rozpoznawalne. Ale zarazem myślę, że ta konfrontacja z Rosją, ona przyspieszy również decoupling, takie rozerwanie gospodarcze z Chinami. To będzie szło szybciej niż nam się wydawało wcześniej. I to jest również szansa dla Polski. To się nazywa nearshoring, tak? Czyli przenoszenie firm
przez firmy europejskie przenoszenie kapitału na kontynent, być może właśnie do Europy Środkowej, aby był bezpieczniejszy, aby nie był narażony na te ryzyka wszystkie, czy inwestycyjne, czy komunikacyjne. To jest dla nas pewna szansa. Będąc państwem frontowym, będziemy musieli więcej wydawać na obronność, ale także będziemy w stanie więcej uzyskiwać, ponieważ nasze miejsce na mapie europejskiej będzie istotniejsze dla partnerów, czy to amerykańskich, czy europejskich. I tutaj potrzebny jest po prostu sprzęt, aby maksymalnie efektywnie to wykorzystywać. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Ponieważ zmierzamy do końca, to jeszcze tak poprosiłbym naszych wspaniałych gości o 2 minuty na podsumowanie. Proszę. Ja, tak, okej. No, mamy zupełnie nowe otwarcie. Rozpoczęła się wielka rywalizacja chińsko-amerykańska i nawet widać w kontekście ostatnich doniesień, że Amerykanie i Chińczycy de facto kształtują podstawowe, nawet zewnętrzne parametry wojny na Ukrainie. Tak, to jest przewrót kopernikański w naszej historii, bo ostatnie kilkaset lat Rosja była najsilniejszym na wschodzie w wielkiej grze państwem, a Chiny są teraz znacznie potężniejsze i to Amerykanie z Chińczykami ustalają na przykład parametry eskalacji nuklearnej. Bo Chińczycy mają, może jeszcze nie w 100%, ale mają ogromny wpływ na postępowanie Moskwy. Rozpoczęła się moim zdaniem epoka wielkiego chaosu, upadł ład międzynarodowy. W związku z tym deglobalizacja, o której mówił pan dr Eberhard, będzie tego przejawem. To uruchomi ogromny niepokój społeczny i łamanie kontraktów społecznych w różnych krajach. Nie wiadomo, co będzie z Unią. Nie wiadomo, co będzie z Polską, nie wiadomo, co będzie z Ukrainą, nie wiadomo, co z Rosją, nie wiadomo, co z Ameryką, nie wiadomo, co z Chinami. Wchodzimy w taki czas. No, jest to czas na pewno kształtowania kultury strategicznej, dlatego że podobnie jak w życiu ludzi, tak w życiu państw, to wielkie kryzysy, śmierć, rozwód, utrata pracy, bankructwo wymuszają myślenie strategiczne od jednostek i od państw. Wydaje mi się, że od 24, mam nadzieję przynajmniej, od 24 lutego my jesteśmy w takim kryzysie i mam nadzieję, że intensywnie pracują liderzy państwa polskiego nad ukształtowaniem parametrów strategicznych, żeby w kolejnych latach państwo polskie przeszło jak najbardziej suchą nogą, bo ja obstawiam, że to potrwa kilkanaście lat i będzie przypominało okres od rewolucji francuskiej do Kongresu Wiedeńskiego. Potem jakiś ład kształtuje. I przestrzegałbym przed już poczuciem, że Rosja przegrała, dlatego że Rosjanie mają tendencję do zaczynania słabo tych wielkich przemian, a później niestety są w Kongresie Wiedeńskim, są w Teheranie, w Poczdamie, Jałcie i w innych miejscach i chciałbym, żeby było i życzyłbym nam wszystkim, żeby tym razem było inaczej. A żeby było inaczej, państwo polskie też musi wykonać wysiłek i podjąć pewne ryzyko. I nie jestem pewien, czy właśnie ten software państwa polskiego, klasa publiczna jest w stanie udźwignąć ten problem. Dziękuję. Panie doktorze, panie ministrze. No, podstawą naszej polityki zagranicznej jest troska o bezpieczeństwo kraju, bo leżymy tu, gdzie leżymy i mamy sąsiadów, jakich mamy. Czyli dla nas bezpieczeństwo było priorytetem i jest priorytetem. Otóż to nas odróżnia od wielu krajów w Europie. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Nawet teraz, po kilka miesięcy po wybuchu wojny, wiele państw w Europie cały czas myśli przede wszystkim o doraźnych korzyściach gospodarczych, a nie o bezpieczeństwie, bo nie czują, by ich bezpieczeństwo było zagrożone. No my takich złudzeń nie mamy. To nie trzeba jechać nad granicę wschodnią w powiat chrubieszowski, żeby się o tym przekonać. Otóż powstaje pytanie, czy skoro bezpieczeństwo jest dla nas absolutnym priorytetem,
czy my wyciągnęliśmy z tego wnioski? Na przykład dla kierunku pracy MON, dla kierunku pracy MSZ, dla składu MSZ-u, dla doboru kadr w MSZ-cie. No, ja nie jestem pewien. Ja nie jestem pewien, bo specjalistów od problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego w naszym kraju jest niewielu. A tego nie można się nauczyć z książek. Tu jest po prostu potrzebne długoletnie doświadczenie. Więc myślę, że jest jeszcze dużo do zrobienia, żebyśmy nie zmarnowali szansy, jaką daje nam ta wojna i ten kryzys. Bo traktujmy tę wojnę jako szansę, a nie jako wyłącznie ciężar. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ostatnie słowo do pana doktora Berharta. Bardzo proszę. Ja się podpisuję pod tym, co przed chwilką powiedział pan minister. To gdyby po przystąpieniu do Unii Europejskiej, do NATO, wiele osób w Polsce uwierzyło, że jesteśmy po bezpiecznej stronie płotu w tym sensie, że Wschód, Europa Wschodnia przestają być istotne, że poprzez sojusz z państwami zachodnimi Polska jest bezpieczna. Od 9 miesięcy toczy się wojna tutaj na Ukrainie. Mamy z bardzo oczywistymi reperkusjami dla doraźnego bezpieczeństwa również Polski, no ale także o olbrzymich konsekwencjach strategicznych. Nie wiemy, czy Ukraina tę wojnę wygra. Jestem głęboko przeświadczony, że Rosja tę wojnę w dłuższej perspektywie przegra, ale jakim kosztem i jaki ten potencjał demolowania ładu międzynarodowego Rosja będzie miała bardzo jeszcze długo, więc pełna zgoda. Czy musimy się przygotowywać do scenariuszy trudnych, musimy zwiększać nasze wydatki na bezpieczeństwo, musimy tkać sieć powiązań z państwami regionu, państw Europy Środkowej, z Ukrainą. Tutaj przez ostatnich 9 miesięcy wojny nasza pozycja niezwykle wzrosła. Jesteśmy traktowani jako państwo kluczowe. Ukraińska elita polityczna jednoznacznie podkreśla, że gdyby nie Polska, to dzisiaj Ukrainy już by nie było. I to nie jest to, że to było przesądzone na skutek mapy i tego, że Polska z Ukrainą graniczy. Proszę porównać. Znaczy, gdy mamy często słuszne pretensje do polskiej polityki wschodniej, to ja zawsze rekomenduję przyjrzenie się rumuńskiej polityce wschodniej. Co przez tych 9 miesięcy ostatnich zrobiła również granicząca z Ukrainą Rumunia dla podniesienia swojej pozycji międzynarodowej, dla stania się pewnym hubem zaangażowania w imię powstrzymywania Rosji. Ile czerwonych rosyjskich linii przekroczyła Rumunia przez ostatnich 9 miesięcy? My w Polsce przekraczaliśmy te rosyjskie czerwone linie po wielokroć, dając przykład innym państwom Europy Zachodniej, w jakim stopniu należy wspierać militarnie Ukrainę. I to jest pewien kapitał również społecznego zaufania, który mamy na Ukrainie, ale dzisiaj trzeba poza kwestiami bezpieczeństwa absolutnie inwestować, uważam, w gospodarkę. Trzeba inwestować w naszą obecność przy odbudowie Ukrainy, trzeba budować powiązania infrastrukturalne, co było zaniedbywane przez 30 lat. Trzeba łączyć nas z państwami Europy Środkowej na linii północ-południe. To są priorytety na najbliższe lata. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, naszymi gośćmi byli pan doktor Jacek Bartosiak, minister Jan Parys i z Kijowa pan doktor Adam Eberhardt. Dziękujemy za wspaniałą rozmowę.